Sprawozdanie uchwały Komisji Planowania Przestrzennego w sprawie opinii dla zmiany sposobu użytkowania budynku przy ulicy Krakusa. Proszę bardzo. Nie będę projekt uchwały, choćby wezwany o przebudowę, zmiana sposobu użytkowania, nie ma mowy o żadnej rozbudowie budynku. Wysokość zmian, taka powierzchnia użytkowa nawet się delikatnie zmniejszy od 1000 do 1010 metrów. Kondygnacje 3 niższy, 5 niższy, to jest zachowanie stanu średniejszego. Więc tak mówię, inwestor tutaj mówi o wykorzystaniu odpowiedzi na budynkowe, o terenie, czy tam ma być też galeria sztuki jakaś. Także tak mówię, komisja też zajmie się na to, żeby tak. Tak, przebudowa, myśmy przedłożyli w tej sprawie, jak przeczytam Państwu, jest poprawka zarządu do tego druku, żeby słowo pozytywnie zastąpić słowem negatywnie z uzasadnieniem, o czym nie jest mniej. Wnioskuje się o zawieszenie przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków zawodowych przedmiotowej inwestycji w związku z procedowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru starych podgórze Niemanowskiego. Otóż chcieli na zarządzie dyskutować na ten temat i mamy taką prośbę do Państwa, żeby być konsekwentnym w tym, co robimy. Otóż, żeby na terenie starego podgórza nie opiniować, skoro zaopiniowaliśmy plany, pokryliśmy się na tym i te plany w większości chronią starą zabudowę i w planach dyskutowaliśmy, ile ma być powierzchni, jakie mają być wysokie, jakie mają być dachy, czy ile ma być powierzchni przeznaczonej, jeszcze niedawno się odbyła tutaj dyskusja właśnie na cele mieszkalne, a ile na usługowe, żeby tą sprawę zostawić do miejscowego planu. Plany będą, proszę Państwa, musiały w tym roku być wszystkie zakończone, przynajmniej powinny, przed przystąpieniem do studium, przed uchwaleniem studium. Wydaje się, że tego typu działanie nie narazi nas na dodatkowe brak kontroli, bo nie mamy żadnej potem kontroli nad tym, co się dzieje i będziemy konsekwentni w tym, co działamy. Jeśli opiniujemy plany, jeśli angażujemy się w tworzenie planów i plany chronią i w tych planach jest to dokładnie zawarte, to żeby być konsekwentnym odnośnie odesłania sprawy do planu, tak jak niedawno była sprawa ulicy Piwnej czy innych, tych, które mamy w całym mieście. Podpieram dyskusję. Proszę. Szanowni Państwo, ja tu nie widzę żadnego braku konsekwencji. Generalnie nasze działania od zawsze szły w tym kierunku, że jeżeli uważamy, że miejscowy plan może czy powinien pójść w innym kierunku, czy ustalać inne parametry niż inwestor chce wybudować, to często tak proponowaliśmy. Natomiast tutaj uznaliśmy, że nie zmieniają się żadne parametry i stąd to z punktu widzenia zabudowy. Funkcje nie w żaden sposób nie będą szkodzić okolicy i uważaliśmy, że nie ma sensu propagowania tego, bo miejsce plan, który będzie, nie powinien według na pytanie być normalne zapisy. No albo będziemy. No, według nas nie, nie ma, według nas nie było. Nie widzimy pieniędzy, to tak mówię, nie uważam to ugra, nie uważam ja przynajmniej, żeby to ugra konsekwencji. Zwykle orzekaliśmy w ten sposób w sytuacjach, gdzie inwestor chciałbym na przykład podwyższać zabudowę. To było tak, no na przykład. Dziękuję. To następny. Kolega Tomek, kolega Jacek, kolega Wiesiek. Proszę Państwa, funkcja, zmiana funkcji budynku ma niezwykłe znaczenie, jeśli chodzi o rozumiem to oczywiście. Po pierwsze, czyli jeden z parametrów to jest komunikacja, czyli ilość miejsc parkingowych. Ilość miejsc parkingowych, gdybyśmy przeznaczyli to na połowę, na hotel, na usługi, będzie ogromna. Jeśli to będzie mieszkaniówka, to tylko będzie tyle, ile jest mieszkań.
zupełnie inaczej, inne funkcje komunikacyjne są dla budynku hotelowego, usługowego, mieszkalnego, też inne. W związku z czym, no tak jest. Zupełnie co innego. W związku z czym nie można powiedzieć, że zmiana funkcji w ogóle nie ma żadnego znaczenia. To jest po prostu nieprawda. Uważam, że ma bardzo duży miejscowy plan, dlatego określa funkcję tych budynków, a nie mówi tylko, że może być budynek i tam sobie niech się dzieje co chce. Ja nie wiem, skąd się wzięło, ale ja rozumiem, że Państwo na zarządzie odnosiliście się do projektu uchwały i do dokumentów, które zostały przysłane przez Wydział Architektury, a nie do przejęzyczeń dzisiejszych pana Styrskiego. Ja do stwierdzenia. Ale robisz wywód do błędnych słów pana Styrskiego, więc myślę, że nie szkoda było twojego wyboru. Panowie. Nie chciałbym przeszkadzać. Mogę, panie przewodniczący? Bardzo proszę. Proszę proszę. Proszę Państwa, z tego co ja pamiętam z komisji, to akurat pan Tadeusz powiedział, myślę, wyraźnie. Nie zmieniają się parametry budynku, czyli nie zostaje budynek ani zwiększony, ani powiększony, ani poszerzony. Te parametry zostają w tej uzetce, która tutaj została przedstawiona, takie same. Zmienia się przeznaczenie budynku z dzisiejszego przemysłowego. Jest tam zresztą dokładnie opisana pełna historia tego budynku. Czym przez praktycznie od początku ten budynek był i czym przez ostatnie lata był. Pewnie tam już dzisiaj tej produkcji też nie ma. Czyli eliminujemy produkcję w zabudowie mieszkaniowej, bo ja rozumiem, że w tym kwartale większość budynków i kamienic są to już kamienice mieszkalne z usługowymi parterami i galeriami, bo na tej ulicy chyba, jeżeli się nie mylę, galeria stara. Więc mówię, zmieniamy funkcję, nie zmieniamy jej, to co błędnie powiedział pan Tadeusz, na hotelowo. Nie zmieniamy, więc tutaj nie ma takiego obostrzenia. Oczywiście, jeżeli jest kwestia parkingu i miejsc parkingowych, zawsze możemy złożyć poprawkę, jeżeli chodzi o ilość miejsc parkingowych. Natomiast, tak jak mówię, nie wiem i chciałbym usłyszeć, jeżeli zarząd widzi tam rozbieżność pomiędzy tym, co jest proponowane, a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy projektem miejscowego planu przestrzennego, to ja bym chciał usłyszeć, w czym ta różnica i w których parametrach odnośnie tej uzetki jest. Owszem, dawaliśmy negatywne opinie i popieraliśmy się argumentem, że jest zrobiony plan. Tego typu muzetka, gdzie była znaczna różnica, tak jak było przy ulicy Piwnej, w wysokości kondygnacji do sąsiednich budynków. No i odbiegało to tak na dobrą sprawę od tej istniejącej zabudowy, bo pewnie gdybyśmy się nawiązali do budynku dzisiejszej budowanego apartamentowca czy Wistuli, no to pewnie do tego się nawiązuje inwestor przy Piwnej. Oczywiście Państwo zagłosujecie tak, jak uważacie, natomiast ja bym chciał usłyszeć, gdzie jest ta rozbieżność, które parametry tej muzetki nie są zgodne z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jedno pytanie, jedno prośbę. Ja powiem szczerze, nie wiem, jak ten budynek wygląda. Chciałbym, żebyście Państwo powiedzieć, jak on jest stanie. To jest pierwsze moje pytanie. I drugie, chciałbym usłyszeć opinię radnego z tamtego rejonu. A nie wiem, kto jest radny, przyznaję. Panie Pawle.
Więc proszę o opinię radnego. Kwartały zabudowy. Mieszkam 25 metrów od tego budynku. No. W jakim on jest stanie? Może. Czy to generalnie jest element, w większości jest element, który dla mnie nie jest niewiadomy? Bo to jest, jak się odwrócisz, to zobaczysz. Myśmy tam z panią Lesią Orłowską byli w ubiegłym roku, kiedy były inne parametry inwestora. Tak, i on się odwrócił. I wtedy żeśmy odrzucili ubiegłym. Bo były wyższe. Tak, bo były też. W tym roku po prostu nie zmienia. To konserwator. Tak, tak. I tam jest niepozytywna opinia konserwatora. A jeśli mogę przeczytać tutaj jedno zdanie państwu. Współcześnie produkcje przemysłowe stosuje się w centrum miast, dlatego planuje się przeznaczyć obiekt w całości na nowe funkcje, to jest usługi, w tym usługi kultury, w nawiasie galeria sztuki, towarzyszącą jest sala wielofunkcyjna, umożliwiająca organizację kameralnych koncertów, konferencji czy niewielkich spektakli, zbiera funkcje sektora IT oraz sektora kreatywnego, pomieszczenia socjalne i magazynowe, niezbędne do prowadzenia zakonnej działalności oraz lokale mieszkalne na własne potrzeby inwestora. Ja nie widzę nic złego w takich punktach. Ja nie chcę tylko bardzo problemu. Tutaj funkcji produkcyjnej no nie będzie. To mówię, to są usługi, wydaje mi się, jak najbardziej mile widziane. A jeżeli chodzi o kwestię parkowania, po pierwsze tam jest wystarczająco mi się miejsce na miejsce parkingowe. Po drugie, tego typu usługi raczej mają mniejsze wymagania na miejsca parkingowe i raczej w mniejszym stopniu zachęcają ludzi do posiadania tam i wjeżdżenia autami niż lokale mieszkalne, więc tutaj raczej od tej strony też bym nie bał się. Chciałbym, żeby gdzieś to drugie lokale mieszkalne ma za 2000 Tego typu miejsce na części ludzie dojeżdżają, często ludzie dojeżdżają, gdzie tam są w Krakowie. Jeśli może. A wspominałem, że większość Krakowian jeździ komunikacją miejską. Kto to projektował? Pani Basiu, ale ja nie wiem, kto to projektował, bo to jest na razie jest chyba koncepcja. Natomiast to jest BZ-ka. To jest BZ-ka, w związku z tym do BZ-ku nie potrzebujemy mieć żadnej dokumentacji projektowej, tylko potrzebujemy mieć rzuty i powierzchnię. No ale to jest zabytkowy obiekt, to większy to robi i tak. Ale Pani Basiu, to jest wszystko opisane naprawdę i mam BZ-kę, muszę powiedzieć, że całą Proszę znaczy, Państwa, na dzisiaj powiem Państwu tak. Jedna podstawowa rzecz, która różni BZ-kę od miejscowego planu. Otóż przy WZC nie są określone miejsca parkingowe, bo nie ma takiej możliwości, żeby określić miejsca parkingowego, czy będzie 0,5, czy 1, czy 1,5, dlatego że nie ma przepisu, który określa na dzisiaj przy WZC. Natomiast przy miejscowym planie jest to ta specyficzna, aczkolwiek istotna różnica, która określa, czy do powierzchni zabudowy, czy do powierzchni użytkowej. Ja nie wiem, jakie ten plan ma potrzeby mieszkaniowe, bo przy tym budynku, jak mówi, że ma potrzeby zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, może powstać tam dosyć duży, tam jest duży kubaturowy obiekt. Natomiast wtedy z powierzchni, z kubatury, bo to wynika jeszcze z powierzchni magazynowej, czy z innej, jest po prostu określona WZK. Proszę zauważyć jedną rzecz. Myśmy... oczywiście nie jest to, co jest ta poprawka zarządu, nie jest to robienie ani na złość inwestorowi, ani pokazanie, że ktoś jest tam mądrzejszy, czy zwraca na coś uwagę. Tylko głównie chodzi o zasadę, dlatego że jeśli zgodzimy się, że miejscowe plany mają chronić podwórze i historyczny charakter i mają wprowadzić pewne uporządkowanie, czego już tak naprawdę nie opanowaliśmy, bo przykładem jest inwestycja przy ulicy Nadwiślańskiej. Ruch z ulicy Nadwiślańskiej, około tych 300 samochodów, ile tam obliczyliśmy, że będzie więcej? 520 samochodów. 520, około 500 samochodów bez miejsc parkingowych, które się rozleją po podwórzu. To już się mleko się rozdało. Inwestycja jest praktycznie na ukończeniu. Jak będzie zasiedlana przez rok, dwa czy trzy, to nawet ten parking jakby cały wybudowali koło siebie, to by nie zaspokoił ich miejsc parkingowych, zakładając przy tej średniej jeden samochód na jedno mieszkanie. Bo brakuje, proszę Państwa, tyle miejsc parkingowych, jeżeli chodzi o tę inwestycję. Ale proszę Państwa, ta budynka nie była u nas. Nie była, proszę Panią, to jest prawda. Nie była. Była negatywna, wystąpili o drugą, nie była. No są niektóre, Panie Wolku, idą bokiem, ta nie poszła. Ta poszła nie przejdzie.
I proszę Państwa, to jest tylko dla samej zasady, żeby już nie pogarszać i tak tej sytuacji. Oczywiście decyzja należy do Państwa, jest to głos jakby w sprawie. Nie jest to całkowicie, że nikt nic nie ma przeciwko temu, żeby tam były czy pomieszczenia, gdzie tam będą technologie, czy IT, czy wystawy, czy jakieś galerie. Broń Boże. Tylko mówię dla samej zasady. Co do tego możemy się... Będzie problem z sąsiadami. Dziękuję, tym tylko się kierować. Oczywiście zbiorowa wolność rada o tym zadecyduje. Kolega Jacek, pan Stysk. Znaczy, ja nie bardzo rozumiem, bo najpierw został użyty argument, że kierowaliście się Państwo tym, że nie jest zgodne z projektem. No tak powiedział pan przewodniczący. Ja powiedziałem, że nie odpowiada to projektowi planu, bo w projekcie planu między innymi mamy oznaczone ilości miejsc parkingowych, a tutaj nie mamy wyznaczonych. Ja się pytam, czy nie jest zgodne, jeżeli chodzi o wysokość, parametry powierzchni. To się nic nie zmienia. No to dlatego pytam. Rozumiem, że rozbieżność polega tylko na tym, czy w planie mamy określone, plan dodatkowo doprecyzuje nam ilość miejsc parkingowych, a to nam nie doprecyzuje. No, podejrzewam, że tak na dobrą sprawę myślę, że to też nie jest tak do końca, że nagle się okaże, że wszystko to, co będzie się robiło na starym podwórzu, to każdy będzie musiał zrobić miejsca parkingowe dla swojej inwestycji, bo myślę, że nie do końca i niektórzy będą mieć problem, bo na przykład, nie wiem, ktoś zmieni parametry swojego budynku z mieszkalnego na usługowy, nie wiem, prowadzi fitness, kosmetykę, restaurację, że on będzie musiał występować wtedy i dostanie nakaz stworzenia nowych miejsc parkingowych. No, myślę, że nie jest w stanie przebudować istniejącego budynku i wygospodarować u siebie na swoim terenie miejsc parkingowych. Znaczy, proszę Państwa, nie tylko chodzi o to, to też nie jest tak, że zasada i konsekwentnie trzymaliśmy się, że wszystkie budynki, które budowaliśmy na terenie starego podwórza, zostały negatywnie zaopiniowane z uwagą, że należy poczekać na plan. No nie jest tak do końca, większość. Ale niekonsekwentnie wszystkie. No właśnie. Albo kiedyś, ale tą konsekwencję musimy zaproponować. Chcemy zaproponować. Pan Tadeusz. Pan już mówił. Tak, już pan już nie mówił. Spokojnie. Nie chciałabym robić na złość, ale bym była tutaj ostrożna. Dlatego, że jak myśmy byli wtedy w terenie, to było, nie wiem, dwa lata temu. Dwa lata temu. Tak. I pamiętam, pani Jadzia, nasza była radna, mieszka bezpośrednio i tego bloku, tego istniejącego molocha, bo to jest moloch. To jest raz. A drugie, ja bym była ostrożna z uwagi na przebiegłość deweloperów, bo oni doskonale wiedzą, że są opracowywane miejscowe plany, i że to, te plany są na ukończenie. I taki przykład mam na ulicy Stawarza pod swoim nosem. I proponuję, żebyście Państwo przeszli się i zobaczyli, jaki koszmar się buduje. I też i głowę daje, że to było załatwiane na zasadzie na wariackich papierach, bo właśnie stare podwórze ciągle jest... Parę numerów dalej, pan profesor Krawczuk procesuje się z sąsiadem, który chce tylko piętro nadbudować i nie wolno. A tutaj cała chałupa i dwie kondygnacje nadbudować. Więc ja bym była ostrożna i dla zasady, ponieważ i dosłownie, jeżeli oni już dwa lata ubiegają się... Wtedy chcieli pani właśnie wyższe, oni chcieli tak zbudować. No tak, ale jeżeli dwa lata, w ciągu dwóch lat, gdyby, wie pan, im zależało na inwestycji, to by nie czekali dwa lata. Ale ja myślę, pani Basiu, że to jest sytuacja taka, że już mieli zawieszenie. Mieli zawieszenie? No mieli. Nie, ja tego nie zrobiłam. No bo skoro pani mówi, że dwa lata... Bo Jadzia właśnie mówiła, że tam będzie
ten blok, on jest we wnętrzu tego kwartału, ale on w stosunku do zewnętrznej zabudowy ulicy Krakusa, jeżeli jest bardzo blisko do Sunia. Ale Pani Basiu, tu nie... Tam tą buzetkę i tam było faktycznie, bo myślę, że to nawet było jeszcze w czwartej kadencji opiniowane, też była buzetka i wtedy była kwestia, że oni wnosili o rozbudowę. Tutaj rozumiem, że zostają parametry budynku. A, tylko sam budynek. Parametry budynku zostają takie same, zmienia się tylko przeznaczenie. Rozumiem. Pan miesiące nie powiedział. Pan Tadeusz, proszę bardzo. Ja ostatnią osobą, która była przed wielkim zaufaniem do deweloperów. No bo realizm jest nauczony. Natomiast uważam jednak, że żyjemy w wolnym kraju, mamy pełen zakres swobód, mamy trzeba mieć jakieś podstawy, żeby inwestorowi nie ufać, żeby podawać im porządek inwestycji. Próba blokowania na zasady, była tutaj kiedyś mowa, w jaki sposób użyć, ale proszę tak dokończyć. W jaki sposób urzędnicy oceniają niektóre, nawet Pani o tym też wspominała, niektóre nasze projekty i negatywna opinia na zasadzie, dla zasady, bo jest procedowany miejscowy plan, jeśli nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, po prostu uważam, że tylko nas ośmiesza i nie ma żadnych podstaw. To po pierwsze. Jeśli mówimy o funkcji, to ja bym chciał usłyszeć, jaka według Państwa inna funkcja niż taka, jaka tam inwestor proponuje, która by bardziej wskazana, bo jeśli mówimy o tych miejscach parkingowych, tak jak mówię Państwu, gwarantuję, że większy problem będzie, jeżeli tam by zrobić całość mieszkaniówkę. Gwarantuję Państwu. Poza tym ja uważam, że... Panie Tadeuszu, Pan też nie słucha raczej. Ale nie kwestionuje tego, co Pan mówi. Ale to była mowa o kwestiach parkingowych, o miejscach parkingowych. Ale to jest niezależnie od tego, co Pan mówi. Natomiast że to jest niezgodne, no to trzeba znać jednak te wartości, a jeżeli mamy wartość nieokreślone, jeżeli w miejscowym planie ma być ustalona taka i taki wskaźnik miejsc parkingowych, a jeżeli tutaj nie wiemy, ile tych miejsc parkingowych ma być, no to nie wiem, w jaki sposób można stwierdzić, że to jest niezgodne z planem dotowanym przewodniczącym mówił. Nie ma takiej możliwości. Panie Tadeuszu, logika polega na tym, że się przede wszystkim słuchamy. Oprócz tego się szanujemy, się słuchamy. Ja powiedziałem tylko, że miejscowe plany określają ilość miejsc parkingowych. Nic więcej nie powiedziałem. Powiedział Pan, że on jest niezgodny z założeniem projektu. Proszę mi powtórzyć, w którym momencie jest to niezgodne z projektem. Ale teraz świeci światłem od innym to, co powiedział kolega Jacek, bo nie bardzo widzę argumenty na to. Proszę Państwa, ja tylko przypomnę dyskusję dwie czy trzy sesje temu na temat Starego Podgórza, kiedy z Pańskich ust bodajże, nie chciałbym wkładać Panu może nie Pańskich słów, była dyskusja, czy w Starym Podgórzu ilość powierzchni handlowej powinna być, jaka powinna być proporcja pomieści, czy do drugiej kondygnacji, czy ilość, aby się nie wyludniało centrum Podgórza. I to wtedy Państwa interesowało. A w tej chwili, jak mówimy, jakie mają być funkcje, bo już jest to we wnętrzu kwartale, to mówicie, że zasadniczo to nas nie interesuje, bo to jest kwestia inwestora. A przedtem nas interesowało, ile będzie powierzchni na dole lokali, ile u góry będzie... No nie, no taka była dyskusja, proszę Państwa. Dlaczego jest porównanie? No jest pytanie, czy centrum Podgórza nie wyluduje góry, czy tam nie chce, czy tam nie chce, czy tam nie chce. Proszę na granicę, że to jest kwestia inwestycji, a nie powiadać o dyskusji. Głosujemy. Państwo to tutaj mnie nie było, tak więc jest tylko wujek, który nie do swoich zagadnień. Ale mówię, która to jest. Jacek, wiem, że tu... Dalej nie widzę argumentów. Proszę Pana, ja bym prosił, żeby czytać. Tu nie mówi się o niezgodzie, tylko mówi się o tym, że jest miejscowy plan. I taka jest poprawka. Nikt na tą poprawkę giną nie będzie. Jest to sygnał odrzucony w kierunku do Rady. Przyjmijcie Państwo ten sygnał dobrze, nie przyjmijcie. Ja bym tu... A Pan jakieś pole sporu otwiera, którego nie ma. Pan Bolek. Dziękuję, ale chyba ona sama wygasła. Tak, ktoś jeszcze zgłasza, nie widzę. Proszę Państwa, jest poprawka zarządu. Przeczytać jeszcze raz? Tak.
do druku numer 2 słowo pozytywnie zastępuje się słowem negatywnie i w paragrafie 2 staje się paragrafem 3, a w paragrafie 2 otrzymuje brzmienie. Wnioskuje się o zawieszenie przez Wydział Architektury i Urbanistyki postępowania administracyjne dotyczące ustalenia warunków zabudowy WZZT przedmiotowej inwestycji w związku z procedowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Podwórze Limanowskiego. Koniec. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki zarządu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. 10 za, 4 przeciw, 1 przyjmująca, stwierdzam, że przyjął poprawkę i głosujemy. Czy jest jeszcze jakaś inna poprawka? Nie widzę. Głosujemy, proszę Państwa, uchwałę wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały wraz z przyjętą poprawką? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Wynik 11 za, 3 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że przyjęła uchwałę.